dzisiaj pokazać paczkę przedświąteczną, którą niedawno otrzymaliśmy, która znajduje się w tym wielkim pudle. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co się w niej znajduje, to zapraszam na filmik. Ok, przystępujemy do otwierania tego wielkiego pudła. Swoją drogą pudło jest fajne, ponieważ można je później wykorzystać do przechowywania. I co tutaj mamy? Same rarytasy. Takie ciasteczka, to ten prezent pochodzi od The Vans Bone, czyli to znaczy po holendersku drzewko życzeń. Co my tutaj mamy? Takie ciasteczka gwiazdki. Wszystkie zdjęcia możecie zobaczyć na moim blogu, bo tam też to wszystko opiszę. Przepyszny ser. Ja niestety nie mogę tego jeść. Ale mój mąż na pewno się ucieszy. Taki ser do smarowania od Amsterdam. To jest bardzo popularna firma tutaj. Takie krakersiki. Nie muszę przyznać, że wszystko jest, jeżeli chodzi o jakość tych produktów, to jest dosyć wysoka. Ja większość tego nie mogę jeść niestety, no ale przynajmniej mam herbatę. I co jest ciekawe, większość z tych produktów ma właśnie takie etykiety. Takie typowe etykiety, które się dołącza do prezentów, czy świątecznych, czy jakichś tam okazyjnych. I na końcu właśnie Wam pokażę to, co było najlepsze w tym pudle, czyli takie drzewko, na które właśnie te etykiety z życzeniami się wysyła. Więc tutaj mamy jeszcze jakieś tam inne słodkości, jakieś ciasteczka, jak widzicie, tu jest wszędzie taka właśnie etykieta. No i jest tego dosyć sporo. Całe to pudło jest dosyć duże, więc nie ma się co dziwić. O, jakieś jeszcze przysmaki, jakieś ciasta, sok jabłkowy, tam było jeszcze wino. I tu jeszcze jakieś ciastka i tak jak mówiłam, na każdym tym znajduje się etykieta. I zauroczyło w tym całym pudle, to właśnie przejdźmy do meritum tej sprawy, czyli do tego drzewka. Drzewko wygląda tak, ono wygląda przepięknie i można je ciekawie wykorzystywać i to całorocznie, bo zarówno w święta można powiesić na nie bombki, można je użyć do ekspozycji biżuterii. Do tego dołączone jest są właśnie te etykiety, takie malutkie z życzeniami. Dlaczego chciałam Wam pokazać tą paczkę? Ten filmik nie jest sponsorowany. Uznałam jednak, że podzielę się z Wami tą paczką, ponieważ jest to bardzo fajna inicjatywa. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zamawiając komuś taką paczkę, składając jakieś tam życzenia, czy to, może to być paczka urodzinowa, może to być właśnie jak teraz z okazji świąt. Jak widzicie, są tam same rarytasy, same pyszności, więc każdy się z takiej paczki ucieszy.
I dlaczego nazywamy to drzewkiem życzeń? Dlatego, że z każdego tego produktu, który znajduje się w tej paczce, część tych pieniążków, za które my właściwie płacimy, ale to przychodzi na bardzo chore dzieci w szpitalach tutaj, na spełnienie ich marzeń i życzeń. Więc ta inicjatywa całej tej paczki jest naprawdę warta wspomnienia i ja jestem bardzo entuzjastycznie do tego nastawiona, że ktoś w ogóle wymyślił taką sprawę. I my, otrzymując tą paczkę, mamy świadomość, że część tych pieniędzy poszła po prostu na spełnienie marzeń tych dzieci w czasie świąt. Myślę, że jest to bardzo ważna sprawa, ofiarująca ma świadomość tego, że sprawił komuś nie tylko sobie obdarowany przyjemność, ale także chorym dzieciom w szpitalach. To jest najważniejsza część tej paczki. Tę paczkę można zamówić i wysłać. Podejrzewam, że jest to tylko na terenie Holandii. Ale jeżeli ktoś tutaj mieszka, przecież mieszka tutaj dużo Polaków, to może warto jest się czymś takim zainteresować. Po więcej szczegółów zapraszam Was oczywiście na bloga. I to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Oczywiście widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa, pa.